Bóg nie obiecał, że życie będzie łatwe, ale obiecał, że zawsze będzie z nami. I spełnia swoją obietnicę, chroniąc nas za pomocą przesłań i ostrzeżeń, które kieruje do tych, którym dał dar słyszenia Go, osób, które znamy jako mistyków, wizjonerów czy świętych. Katarzyna Szymon była jedną z takich wybranych. Ta polska mistyczka otrzymała potężne wizje dotyczące przyszłości Polski i Europy, przepowiednie, które mogą wkrótce się spełnić, a które warto poznać. Czy wiesz, kim była ta ważna polska mistyczka? Katarzyna Szymon była polską mistyczką, urodzoną w Studzienicach w Polsce, w dużej i ubogiej rodzinie. Jej matka zmarła, gdy Katarzyna miała zaledwie jeden rok, a wychowywali ją ojciec i macocha. Dzieciństwo upłynęło jej w skrajnej biedzie i opuszczeniu rodzinnym. Ukończyła jedynie 3 klasy szkoły podstawowej i nie umiała ani czytać, ani pisać. Często była wyrzucana z domu przez ojca i przy jednej z takich okazji z bólem w sercu szukała schronienia przy przydrożnym krzyżu. To tam miała swoje pierwsze doświadczenie mistyczne. Po śmierci ojca i macochy Katarzyna została bez domu, ciągle się przeprowadzając i pracując u lokalnych rolników. Jej życie było pełne walki i wiary, a jej intensywna duchowość zaczęła przyciągać uwagę ludzi wokół niej. Ofiarowywała modlitwy i cierpienia za nawrócenie grzeszników, a wielu oddanych katolików szukało u niej błogosławieństw i modlitw, widząc w niej osobę świętą. W wieku 38 lat otrzymała stygmaty, czyli rany Chrystusa na swoim ciele, które krwawiły, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu i Wielkiego Piątku, wydzielając zapach kwiatów. Podobnie jak święty ojciec Pio, który również nosił stygmaty, Katarzyna widziała swoje rany jako wezwanie do ofiary i modlitwy za grzeszników. Oprócz stygmatów miała głębokie wizje przyszłości. Otrzymywała bezpośrednie przesłania od Jezusa Chrystusa i twierdziła, że rozmawia ze zmarłymi. To właśnie podczas jednej z takich wizji Katarzyna otrzymała bezpośrednio od Jezusa Chrystusa objawienia dotyczące losu jej ukochanej Polski i świata. Od tej chwili proszę, abyś uważnie słuchał tego, co zostanie objawione, ponieważ według przepowiedni Katarzyny przetrwa jedynie jeden region Polski. Który to region? Co Katarzyna przepowiedziała dla naszego narodu? To, co zobaczysz teraz. Zwróć uwagę na przepowiednie Katarzyny. Widzę Europę, kontynent, który kiedyś jaśniał światłem wiary, teraz spowity mgłą. To czas oddalenia, gdy wielu zapomniało o Bogu i o wartościach, które przez pokolenia podtrzymywały tę ziemię. Pragnienie władzy i rzeczy doczesnych zajmuje miejsce miłości do Boga, a rodziny, kościoły i same serca stają się zimne i odległe od Ducha Świętego. Niepokój rozprzestrzenia się po kontynencie, ponieważ prawdziwy pokój nie może zakwitnąć tam, gdzie serce jest puste i bez wiary. Widzę puste kościoły i opuszczone świątynie. Młodzi dorastają, nie znając słów Chrystusa, a kontynent oddala się od Ewangelii. Widzę ciemność nad tymi ziemiami, jakby zapomnienie Boga, duchową suszę. Wielu będzie szukać sensu, ale go nie znajdą, bo szukają w pustych źródłach. Jednak ci, którzy pozostaną na modlitwie, którzy szczerze będą szukać Boga, staną się żywymi światłami pośród tej ciemności. Europa przejdzie przez czas oczyszczenia i w każdym zakątku tego kontynentu będą próby. Niektóre miejsca ucierpią bardziej, ale to właśnie te wyzwania przyciągną wielu z powrotem do Pana. Bóg dopuści te próby, by obudzić uśpione serca, aby kontynent mógł na nowo odrodzić się w wierze. Każda łza przelana przez tych, którzy zwrócą się do Boga, zostanie zebrana, a miłosierdzie Pana ich ochroni. Czas oczyszczenia się zbliża, a Polska zostanie poddana próbie. Widzę czasy ciemności i bólu. Naród polski, który od dawna dźwiga krzyż, będzie cierpiał jeszcze bardziej, zanim światło zatriumfuje. To będą dni wielkiego utrapienia, w których zło spróbuje zwieść wielu, odciągając ich od prawdziwej wiary. Ziemia zadrży, a rzeki popłyną lamentem. Jednak ci, którzy pozostaną wierni modlitwie, sakramentom i Najświętszej Matce Bożej, będą chronieni. Burza, która nadejdzie, będzie niczym długa i straszna noc, w której wielu straci wiarę, pogrążając się w zamęcie i oszustwie.
Widzę, jak Kościół zostaje wstrząśnięty, a jego lud podzielony. Widzę, że nieliczni pozostaną nieugięci. Ale Najświętsza Dziewica wstawi się, a dzięki niej Polska zostanie podtrzymana. Ma plan dla tej ziemi i choć wielu będzie cierpieć, a tylko jeden region zostanie oszczędzony, z tego miejsca zapłonie płomień wiary, który oświeci cały naród. Tylko jeden region Polski przetrwa, gdyż będzie chroniony łaską i miłosierdziem Boga. Bóg postawi tam swoją tarczę i płaszcz, a ci, którzy tam będą, ze względu na swoją wiarę zostaną zachowani. Nie lękajcie się, nawet gdy świat będzie się rozpadać, ponieważ z Polski wyrośnie przykład wiary, który stanie się wieżą światła dla innych narodów. Ale pamiętajcie, Boża ochrona będzie tylko nad tymi, którzy wytrwają na różańcu, w mszy, w spowiedzi i na drodze pokuty. Kiedy noc wydaje się najciemniejsza i świat jest bliski utraty wszelkiej nadziei, to prosta i silna wiara maluczkich przyniesie zbawienie. Wtedy z Polski Bóg sprawi, że wiara odrodzi się w wielu sercach, a ten naród, kiedyś upokorzony, zostanie wywyższony przez łaskę Bożą. Nie lękajcie się, dzieci Polski, gdyż ta ziemia została powierzona niepokalanemu sercu Maryi, a ona nie opuści tych, którzy będą ją wzywać ze skruszonym i pokornym sercem. Widzę, jak formuje się wspólnota modlitewna, gdzie wierni gromadzą się w ciszy i nabożności, ofiarując swoje modlitwy o pokój i wiarę. Te małe światła będą niczym krople rosy, które odnawiają suchą ziemię. Widzę potem, że po tych próbach zbliża się odrodzenie. Narody Europy odnajdą swoje prawdziwe duchowe powołanie. Kościoły znów się zapełnią, a wiara zostanie odnowiona w wielu sercach. Widzę ludzi prostych, ludzi o czystym sercu, stających się światłami nadziei i świadkami prawdy. To odrodzenie nadejdzie przez maluczkich, pokornych tych, którzy wytrwali na modlitwie i nie stracili wiary. Niech wszyscy zjednoczą się w modlitwie, gdyż tylko modlitwa może zmienić losy narodów. Najświętsza Maryja Panna ochroni tych, którzy się do niej zwrócą, a Europa pewnego dnia zostanie odnowiona, stając się latarnią pokoju i wiary dla całego świata. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, słowa Katarzyny wydają się pilnym wezwaniem do naszych czasów. Widzimy Europę w ciągłej przemianie, gdzie wiara zdaje się zanikać w sercach wielu ludzi, a dawne wartości są wymieniane na nadmierne przywiązanie do władzy i dóbr materialnych. Polska, choć silna w wierze, również stawia czoła wyzwaniom, które wystawiają na próbę jej jedność duchową i chrześcijańskie wartości. Katarzyna ostrzegała nas o nadejściu czasów ciemności i prób dla naszej ukochanej Polski oraz Europy. Pamiętajmy jednak, serce Polaków jest silne, wytrwałe i nigdy nie opuszcza wiary. Mówiła nam, że tylko jeden region Polski przetrwa. Niektórzy interpretują te słowa jako odniesienie do najbardziej świętego miejsca w kraju, Częstochowy, gdzie znajduje się sanktuarium na Jasnej Górze i cudowny wizerunek Czarnej Madonny, tak drogi polskiemu narodowi. Inni wierzą, że Katarzyna mogła mieć na myśli coś bardziej symbolicznego, że ten szczególny region to każde miejsce, miasto lub grupa osób, które wytrwają na modlitwie i w sakramentach. W ten sposób pojęcie chronionego regionu można rozumieć jako zaproszenie dla wszystkich Polaków, aby stali się tą przestrzenią chronioną przez wiarę, zjednoczeni w miłości do Boga i Najświętszej Maryi Panny. Słowa Katarzyny są wezwaniem do naszego narodu, abyśmy pozostali zjednoczeni, modląc się i żyjąc szczerą wiarą, gdyż w ten sposób ochronimy nasze rodziny, nasz kraj i naszą przyszłość. Jej proroctwo nie jest tylko ostrzeżeniem przed próbą, lecz obietnicą, że wiara polska może być latarnią światła i nadziei dla całego świata. Jako dzieci Polski, którzy przetrwali wiele przeciwności, odpowiedzmy na to wezwanie z odwagą i niezłomną wiarą, czyniąc nasz naród przykładem wytrwałości, którą Katarzyna ujrzała w swojej wizji. Módlmy się. Nasza Pani z Częstochowy, Matko wszystkich Polaków i Patronko naszej ziemi, dziś zwracamy się do Ciebie z pokorą i ufnością. Jesteś schronieniem strapionych, siłą słabych i nadzieją tych, którzy nie mają dokąd się zwrócić. Wiemy, że przez wieki ochraniałaś Polskę swoją matczyną miłością,
prowadząc nasz naród w czasach pokoju oraz w momentach prób i cierpienia. Dziś, ukochana Matko, prosimy, abyś raz jeszcze rozpostarła swój płaszcz nad naszym narodem. Spójrz na polskie rodziny, na każdego ojca, matkę i dziecko, które noszą w sercu wiarę i miłość do naszej ojczyzny. Umocnij naszą jedność i pomóż nam trwać przy naszych wartościach, nawet gdy czasy są trudne, a próby nas wystawiają na próbę. Wiemy, że nasza siła pochodzi od Boga i prosimy Cię, abyś wstawiła się za nami do Niego, byśmy mieli odwagę pozostać wierni Ewangelii, miłości braterskiej i nadziei, nawet w najciemniejszych godzinach. Prosimy za naszą Polskę, która zawsze kochała Boga i Ciebie, swoją niebiańską Matkę. Niech wiara w naszym kraju pozostanie żywa. Niech kościoły będą zawsze pełne szczerych serc, a my, jako Polacy, bądźmy przykładem modlitwy i wiary dla całego świata. Niech żaden z nas nie rezygnuje z drogi pokoju i miłości, lecz przeciwnie, niech zawsze będziemy narzędziami pokoju, gdziekolwiek jesteśmy. Matko Boża, módl się za nas, Twoje dzieci, abyśmy wytrwali na różańcu, w sakramentach i w czynieniu dobra. Niech będziemy światłem, które prowadzi innych do Chrystusa i siłą, która pociesza cierpiących. Naucz nas ufać, jak Ty ufałaś, przebaczać, jak Chrystus nam przebaczył i służyć z miłością oraz pokorą. Niech nasza Polska będzie błogosławiona, odnowiona w wierze i nadziei. Najświętsza Maryjo Panno, przez Twoją miłość i wstawiennictwo, chroń nas od wszelkiego zła i prowadź nas zawsze drogą świętości. Zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę, naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Amen.